Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie podczas kolejnego spotkania live w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Zrozum, poczuj, działaj. Jak zawsze witam w imieniu organizatorów, czyli pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej oraz grupy Artemis. Działania kampanii kierujemy do środowiska pracy, edukując i podnosząc świadomość w zakresie zdrowia psychicznego pracowników. Wśród tematów, które poruszamy, nie mogło więc zabraknąć wypalenia zawodowego. Porozmawiamy dzisiaj o nim z panią Eweliną Supińską, psychologiem i konsultantem kryzysowym, obecnie w procesie certyfikacji coacha kryzysowego, a także instruktorem jogi śmiechu. Pani Ewelina obecnie aktywnie działa również jako ekspert do spraw zdrowia psychicznego w firmach, ale przez wiele lat pracowała także w działach HR. Witam serdecznie, pani Ewelino. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Ewelino, zacznijmy może od początku i wyjaśnimy, czym tak naprawdę jest wypalenie zawodowe, bo większość z nas zna ten termin, czasami nawet go używamy potocznie, ale właśnie pytanie, czy prawidłowo? Faktycznie jest tak, że większość z nas słyszała gdzieś kiedyś o wypaleniu zawodowym. Natomiast faktycznie też warto na początku naszej rozmowy doprecyzować, co dokładnie rozumiemy przez to pojęcie. I wypalenie zawodowe, tak najprościej mówiąc, jest syndromem zawodowym związanym z doświadczaniem chronicznego, długotrwałego stresu w miejscu pracy, stresu, którym nie da się już zarządzić, wykorzystując dotychczasowe swoje zasoby i możliwości. I mówi się o tym, że wypalenie składa się z trzech wymiarów. Pierwszy wymiar to wyczerpanie energetyczne, czyli poczucie zmęczenia, brak energii. Drugi wymiar to dystans wobec pracy, wobec współpracowników, a nawet w niektórych przypadkach taka postawa negatywna, cyniczna. I trzeci wymiar, który w zasadzie jest konsekwencją tych dwóch pierwszych, to obniżona skuteczność zawodowa i obniżona satysfakcja z wykonywania pracy. To tak w takiej pigułce. WHO wpisało wypalenie zawodowe do międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych jako syndrom będący rezultatem przewlekłego stresu w pracy, co niewątpliwie świadczy o tym, że jest to poważny problem. Czy można szacować, jak częsty? No faktycznie to, że wypalenie zawodowe znalazło się w tej klasyfikacji, to na pewno jest sygnał, że po pierwsze jest to problem częsty, po drugie też nie należy go lekceważyć, ignorować. Natomiast w związku z tym, że nie jest to jednostka chorobowa, to nie mamy statystyk, takich jak w przypadku chorób, statystyk z ZUS-u, które by odzwierciedlały faktyczną skalę zjawiska. Natomiast są dostępne oczywiście pewne badania. I tak na naszym gruncie polskim przytoczę jedno z badań, które było prowadzone w zeszłym roku na reprezentatywnej próbie pracowników umysłowych i firm. I to badanie pokazało, że co trzeci pracownik umysłowy czuje się wypalony zawodowo. Także wydaje się to być zjawisko całkiem powszechne. Co trzeci pracownik? Ojej, to jest rzeczywiście ogromna statystyka, ale ciekawie to pani sformułowała, bo powiedziała, czuje się, to znaczy nie ma jakiegoś obiektywnego sposobu zmierzenia, czy jest to wypalenie zawodowe już, czy jeszcze zmęczenie? Oczywiście istnieją narzędzia, które pozwalają zdiagnozować wypalenie. Poza takim wywiadem prowadzonym przez specjalistę, dostępne są kwestionariusze, które faktycznie pomagają w takiej diagnozie. Natomiast kwestionariusze, które są trafne i rzetelne, są to testy psychologiczne, więc one mogą być stosowane wyłącznie przez specjalistę,
specjalistę, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Natomiast faktycznie badania, o których chociażby mówię, badania kwestionariuszowe, są to badania oparte o odniesienie się do definicji i samoocenę, tak, poczucie. W związku z tym, tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o taką obiektywną statystykę, to tutaj trudno odpowiedzieć na Pani pytanie. Wszystkim, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, przypominam, że trwa live w ramach kampanii Zrozum, Poczuj, Działaj, a dzisiaj rozmawiamy z Panią Eweliną Supińską, psychologiem i konsultantem kryzysowym, o bardzo ważnym temacie, jak się okazuje, no, dotykającym ogromną rzeszę populacji. Co trzecia osoba cierpi na rodzaj wypalenia zawodowego, więc warto z nami zostać i warto również przygotować sobie swoje pytania. Jesteśmy live, więc będzie szansa na interakcję. Jeżeli jest coś w ramach tematu wypalenia zawodowego, co Was szczególnie interesuje, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach, ja na pewno wrócę do tych pytań, będziemy z Panią Eweliną starać się na nie wszystkie odpowiedzieć. Pani Ewelino, mówiła Pani na początku o tym, czym jest wypalenie zawodowe i wskazała Pani na takie trzy obszary, które mogą to wypalenie charakteryzować. Czy każdy z obszarów to jest jakiś stopień wypalenia zawodowego, że najpierw mamy ten pierwszy, później drugi, na końcu trzeci, czy one mogą się mieszać? Czy one są niezależne w ogóle? Jeśli chodzi o te trzy wymiary, o których powiedziałam, to aby mówić o takim pełnoobjawowym wypaleniu, muszą wystąpić te trzy objawy. Natomiast jeśli chodzi o kolejność występowania, to jest to kwestia indywidualna. Może też być tak, że te wymiary się będą przenikać, występować równolegle. Niemniej jednak, żeby właśnie mówić o takim wypaleniu w świetle właśnie definicji już specjalistycznej, to wszystkie trzy komponenty muszą wystąpić. Natomiast jeśli chodzi o przebieg, to faktycznie można dostrzec pewną charakterystyczną dla wypalenia dynamikę, więc może kilka słów o tym opowiem. Więc na pewno kluczowy jest punkt taki wyjściowy. Otóż wypalić się mogą tylko ci, którzy płoną, także wypalenie zawodowe zaczyna się od takiego stadium bardzo dużego zaangażowania w pracę zawodową, pełnego entuzjazmu, pełnej energii, którą posiada osoba wkraczająca w daną rolę zawodową czy do danej organizacji. I to jest taki pracownik idealny, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o poziom motywacji, jakość wykonywania zadań, bo nie dość, że jest, jak to się kolokwialnie mówi, nakręcony do działania, to też bardzo często są to osoby, które są odpowiedzialne, nawet mówi się o takiej nadodpowiedzialności, więc biorą na siebie dodatkowe projekty, zgłaszają się do różnych grup roboczych, czy też nawet przejmują zadania po pracownikach, którzy, jak to się również mówi, potocznie nie dowożą. I temu wszystkiemu towarzyszy też wysoka jakość pracy, bo to, co jest charakterystyczne też, to że jeśli chodzi o wypalenie, bardziej podatne są osoby, które mają tendencję do perfekcjonizmu, w związku z tym narzucają też sobie takie bardzo duże wymagania i chcą im sprostać, chcą się wykazać, chcą uzasadnić przydatność swoją zawodową, tak, zasadność funkcjonowania danego stanowiska w strukturze firmy, więc bardzo się angażują i to powoduje, że też druga strona obarcza takie osoby bardzo często właśnie dodatkowymi zadaniami, bo ma poczucie, chociażby taki menadżer, tak, przełożony, że ta osoba na pewno dowiezie i to będzie wysokiej jakości. I tak właśnie zaczyna się nakręcać spirala związana ze zmęczeniem, bo osoba, która bardzo chce i dostaje coraz więcej zadań, siłą rzeczy będzie spędzała coraz więcej czasu w pracy i będzie coraz bardziej przeciążona,
i ilością pracy, presją, tak, chociażby czasu czy różnymi innymi czynnikami. W związku z tym bardzo prawdopodobne jest, że równolegle zaniedba inne sfery życia, czyli no, nie będzie regenerowała tych swoich zasobów, co w pewnym momencie będzie miało takie, a nie inne konsekwencje. Więc to jest początek. Po drodze, kiedy ta osoba, kiedy pracownik wykorzystuje już resztkę swoich sił, zasoby się powoli wyczerpują, to charakterystyczne jest to, że niejako w obronie przed kolejnym nadmiernym wydatkiem energetycznym zmienia swoją postawę i zmienia swój stosunek też do współpracowników. Wiadomo, że wypalenie, że kontakt z innymi ludźmi jest bardzo taki kosztowny energetycznie, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi intensywny kontakt i duże emocje, jak to na przykład występuje na różnych stanowiskach związanych z pomaganiem innym, z uczeniem innych, czy po prostu ze współpracą, tak, w zespole czy z klientami. I w momencie, kiedy tych zasobów już zaczyna brakować, dochodzi do tak zwanej obronnej dehumanizacji, to takie fachowe określenie, natomiast chodzi po prostu o to, że w obronie przed kolejnym wydatkiem energetycznym pracownik zaczyna się dystansować, czyli zamienia takie osobiste, przyjazne, autentyczne relacje w taki chłodny, profesjonalny dystans, przestaje się w te relacje angażować, a właśnie w takim już skrajnym później przypadku wręcz ta postawa wobec innych ludzi jest negatywna, czyli pojawia się skłonność do irytacji, pojawia się drażliwość, pojawia się nawet cynizm czy tak zwane złośliwości. Temu wszystkiemu równolegle mogą towarzyszyć już symptomy z ciała, psychosomatyczne, bo bardzo często jest tak, że to ciało nam daje znać, że coś się dzieje, że ta równowaga naszego życia zostaje zaburzona i mogą nam towarzyszyć bardzo różne tutaj symptomy świadczące o właśnie postępującym procesie wypalenia, jak również też równolegle funkcjonowanie zawodowe jest obiektywnie rzecz biorąc na coraz niższym poziomie. To znaczy pojawiają się błędy w pracy, jakość pracy jest niższa, tempo pracy jest niższe. No i finalnie dochodzi do tego właśnie pełnoobjawowego wypalenia, czyli całkowitego wyczerpania sił, zaangażowania, motywacji. Pani Ewelino, zatrzymajmy się jeszcze na tych psychosomatycznych czynnikach, żebyśmy może spróbowali rozpoznać je ewentualnie u siebie. Co to konkretnie jest? Na przykład brak koncentracji, migrena, bóle głowy? Mm-hmm. Tak, brak koncentracji oczywiście też jest to taki symptom z kategorii symptomów bardziej dotyczących sfery poznawczej i faktycznie tak jest, że często to są też jedne z pierwszych sygnałów, jakie daje nam nasz organizm, więc to faktycznie jest nagła utrata zdolności do koncentracji na pracy, czy też trudności z uczeniem się, z zapamiętywaniem, więc to na pewno, ale druga grupa czynników to takie symptomy typowo fizjologiczne, które jednak mają podłoże związane z chronicznym stresem i tu mamy tak naprawdę całe spektrum symptomów, które mogą nas zaniepokoić. Mogą to być bóle głowy, mogą to być bóle napięciowe, mięśniowe, jeśli chodzi o kręgosłup, tak, mięśnie przykręgosłupowe. Mogą to być różne problemy związane z układem sercowo-naczyniowym, na przykład problemy z ciśnieniem tętniczym, czy tak zwana tachykardia, czyli podwyższony puls. Mogą to być różnego typu problemy związane z układem trawiennym, więc to spektrum objawów niepokojących jest pokaźne i faktycznie warto być tutaj czujnym i uważnym.
No ja przy tej okazji to też myślę, że mogę uchylić rąbkę tajemnicy, że ja również doświadczyłam lata temu wypalenia zawodowego i jeśli chodzi o mnie, to faktycznie te symptomy z ciała były pierwszymi symptomami, które się pojawiły i było to właśnie chociażby nadciśnienie czy stale przyspieszony puls, tak? Więc czynnik, którego pozornie moglibyśmy nie powiązać z właśnie z tym syndromem. Rzeczywiście, bo może nam się wydawać, że coś się dzieje na poziomie układu krwionośnego i niepokojnie. I jeszcze na przykład idziemy do lekarza i okazuje się, że przyjmujemy leki, a to tak naprawdę jest zupełnie inne podłoże i ciężkie do stwierdzenia. Dlatego warto wziąć pod uwagę ten koszyk różnych syndromów, który może jednocześnie wystąpić, prawda? Czyli poza tymi syndromami, można powiedzieć, fizjologicznymi, jak to pani je nazwała, za chwilę albo nawet w tym samym czasie występują te na tle poznawczym i psychologicznym, czyli na przykład brak koncentracji, obniżony nastrój, jeśli dobrze też to zrozumiałam, tak? Tak, to generalnie wyczerpaniu towarzyszy obniżony nastrój w tym sensie, że następuje tak jakby deficyt tych pozytywnych emocji, tej przyjemności, entuzjazmu, radości, dumy z wykonywanej pracy. Więc faktycznie ten nastrój w stosunku do wcześniejszego, który jest dla danej osoby normą, też się zmienia. Plus właśnie też na poziomie takim emocjonalnym, dominującą emocją jest irytacja. To też było dla mnie na przykład trudne, jednakże bardzo charakterystyczne, że byłam ciągle poddenerwowana, tak? I irytowało mnie to, że współpracownicy zwracają się po pomoc, że dzwoni kolejny telefon. To też jest tak, że wypalenie zawodowe jako deficyt energii też osłabia samokontrolę, tak? Więc zdarzało mi się też reagować bardziej impulsywnie niż standardowo, jeśli chodzi o moje funkcjonowanie, więc też takie właśnie zmiana właśnie tego emocjonalnego stosunku do innych ludzi w miejscu pracy też jest właśnie takim charakterystycznym sygnałem i to jest też taki sygnał, który jest bardzo ważny, żeby właśnie uwzględnić, że to może być wypalenie, bo czasami jest tak, że przełożony, który no nie ma kompetencji związanych z zarządzaniem, przykleja takiemu pracownikowi łatkę trudnego pracownika, wybuchowego, nadmiernie krytycznego, więc nie wchodzi głębiej i tak naprawdę nie dostrzega, że być może nie są to cechy czy charakterystyka danej jednostki, a tak naprawdę charakterystyczny symptom wypalenia i takiemu pracownikowi warto byłoby pomóc, zamiast go dyscyplinować. Dlatego ten live zadedykowany jest zarówno grupie pracowników, aby mogli mieć większą samoświadomość i móc zbadać ten syndrom u siebie, ale też pracodawców, którzy powinni umieć no, w jakimś chociaż minimalnym stopniu, ale jednak zareagować i zdiagnozować ewentualny problem, który nie zawsze związany jest z cechami osobowości, a czasem jest po prostu, tak jak pani mówi, wypaleniem zawodowym. Mówiła pani o tym szybszym wybuchaniu, to co też często za chwilę powoduje spiralę poczucia winy, bo wybuchamy i za chwilę czujemy się winni, mamy wyrzuty sumienia, że to zrobiliśmy, co znowu po raz kolejny daje nam kolejny bodziec stresujący, tym razem wymierzony w samych siebie. Dokładnie, to jest też taki niepokój, bo znamy siebie, tak, na przestrzeni, swoją historię na przestrzeni lat, więc też czujemy, że to nie jest dla nas typowe funkcjonowanie, że my nie jesteśmy tacy, więc niepokoimy się też, co się z nami dzieje i to też nakręca znowu stres. A jak długo musi trwać ten proces, żebyśmy mogli już uznać, że jest to wypalenie zawodowe? Tutaj Kasia zadaje bardzo słuszne pytanie, skąd wiedzieć, że to już wypalenie, bo wiele osób mówi, że się wypaliło, jak po prostu znudzi się swoją pracą, a ja dodam znudzi bądź po prostu zmęczy, co też jest w jakimś sensie od czasu do czasu normalne. Tak, już mówię, więc ważnych jest tutaj kilka kwestii. Pierwsza kwestia a propos właśnie rozróżnienia znudzenia,
i zwykłego zmęczenia, a różnic między tymi zjawiskami a wypaleniem. Więc to, co jest bardzo ważne, to to, że w przypadku wypalenia mamy nadmierną eksploatację, zużycie energii. No w przypadku znudzenia jest tak, że tak naprawdę energia nie jest wykorzystywana, nie są wykorzystywane najczęściej tak, możliwości, potencjał jednostki, w związku z czym nie ma tego deficytu energetycznego, tak? Jest to bardziej poczucie tak, na poziomie poznawczym, że praca właśnie nie zaspokaja potrzeb umysłowych. Natomiast jeśli chodzi o zwykłe zmęczenie, to zwykłe zmęczenie mija nam w sytuacji, kiedy odpoczniemy, tak? Czyli po tym, jak się wyśpimy, po tym, jak oderwiemy się od naszej pracy, wykonując coś przyjemnego dla siebie, po weekendzie, czy też po urlopie. Natomiast w momencie, kiedy no właśnie te aktywności związane z rekreacją, z wypoczynkiem, no nie dają nam regeneracji zasobów i po urlopie na przykład czujemy się tak samo zmęczeni jak przed, no to to już powinno nas, to nas powinno już zwrócić naszą uwagę. No u mnie właśnie było tak, że po weekendzie byłam tak samo zmęczona jak przed, a energia, którą doładowałam sobie na urlopie, wystarczała na coraz krótszy okres czasu. Czasami to było dosłownie kilka dni po urlopie, który trwał 2 tygodnie i co do zasady tą energię doładowuję porządnie, jeśli go odpowiednio zagospodarujemy. Natomiast jeśli chodzi o ramy czasowe, tutaj nie ma też ani w definicji, ani w przyjętej praktyce jakiegoś takiego okresu czasowego, który musi być pełen tych symptomów, żeby można było mówić o wypaleniu. Bardziej chodzi o to, że człowiek, który funkcjonuje w chronicznym stresie, do pewnego momentu radzi sobie, oczywiście stosując mniej adaptacyjne i bardziej adaptacyjne metody, natomiast ma poczucie, że radzi sobie, natomiast w momencie, kiedy następuje załamanie równowagi i osoba zaczyna mieć poczucie, że już sobie nie radzi i sobie nie poradzi z daną sytuacją, że ona przerosła go, to wówczas właśnie jest taki moment, kiedy mówimy o kryzysie wypalenia i to funkcjonowanie jest zaburzone na tyle, że potrzebna jest pomoc, niekoniecznie profesjonalna, jednakże wsparcie w wyjściu po prostu z tego kryzysu. To jeżeli rozmawiamy o ramach czasowych, interesuje mnie jeszcze ta część pierwsza. Ile tego zaangażowania naszego i jak pani pięknie powiedziała, palenia się tego ognia w nas musi upłynąć, żebyśmy mogli już mówić o wypaleniu zawodowym. To znaczy, czy jedna osoba wypali się już po miesiącu pracy, a druga na przykład dopiero za 3 lata? Czy to są kwestie indywidualne, czy raczej można spróbować jakąś taką klasyfikację tutaj przyjąć? To są kwestie bardzo indywidualne, bo po pierwsze zależą od okoliczności, od specyfiki pracy, intensywności pracy. Po drugie zależy to też od zasobów, które posiada dana osoba, jeśli chodzi właśnie o radzenie sobie z obciążeniami, o też efektywną regenerację swoich sił, więc może być to zarówno kilka miesięcy, jak i okres zdecydowanie dłuższy. Tutaj tak jeszcze wracając do mojego osobistego doświadczenia, no w moim przypadku to funkcjonowanie w chronicznym stresie trwało kilka lat, więc to taki paradoks, ale to też może być tak, że to trwa bardzo długo. Dostałyśmy nowe pytania. Weronika pyta, czy żeby wyjść z wypalenia trzeba zmienić pracę? Nie trzeba zmienić pracy, chociaż czasami jest to wskazane i rekomendowane. Tak naprawdę zależy to od znowu wielu okoliczności. Często jest tak, że wystarczy
przeformułowanie sposobu myślenia o swojej pracy zawodowej, a w ogóle o znaczeniu pracy, wzmocnienie swojego poczucia wartości, żeby nie opierać też tożsamości o pracę zawodową. Więc jest to taka praca nad swoimi myślami, nad swoimi schematami. Czasami jest tak, że wystarczy nauczyć osobę, w jaki sposób efektywnie regenerować swoje zasoby, w jaki sposób prowadzić taki higieniczny, zdrowy tryb życia, żeby uniknąć wypalenia. Czasami we wspierającym środowisku zawsze jest taka możliwość, żeby porozmawiać z przełożonym na temat pewnych zmian, jeśli chodzi o chociażby obciążenie pracą czy specyfikę pracy. Więc to jest bardzo różnie. Niemniej jednak czasami jest tak, że jest to dobre wyjście, żeby zmienić pracę, zwłaszcza jeśli środowisko jest niewspierające, bo tutaj od razu chciałabym zdementować taki mit, który przypisuje w cudzysłowie winę wypalenia zawodowego i całą odpowiedzialność za wypalenie jednostce, gdzie niektórzy wciąż postrzegają właśnie, że wypalenie to problem osoby, która ma jakieś deficyty, nie jest wystarczająco dobra, jest słaba, mało odporna, nie wytrzymuje, nie sprawdza się na danym stanowisku, a tymczasem mimo, że wypalenie zdarza się osobie, to wypalenie dotyczy środowiska pracy, to właśnie w tych konkretnych, a nie innych okolicznościach dzieje się to, co się dzieje. W związku z tym czasami może być tak, że mimo, że osoba wypalona nabędzie różne kompetencje związane właśnie z taką prewencją wypalenia w przyszłości, to środowisko pracy będzie tak mocno niesprzyjające i nie będzie chciało albo nie będzie mogło zmienić swojej kultury organizacyjnej, stylu zarządzania, że nie będzie umożliwiało zdrowej pracy, tak? Kultury organizacyjnej, kultury emocjonalnej. Ostatnio stało się to bardzo modne sformułowanie. Tak. Niezmiernie mi się podoba, bo rzeczywiście opisuje sedno sytuacji. Kultura organizacyjna, system wartości, norm i procedur, które w danej firmie są egzekwowane, ale do tego jeszcze kultura emocjonalna, czyli sposób, w jaki zarządzamy emocjami w danej grupie, w danym środowisku pracy. Co jest bardzo ważne, dziękuję, że Pani na to zwróciła uwagę, bo rzeczywiście wypalenie zawodowe dotyczy jednostki, ale tak naprawdę rozgrywa się w całej grupie i to, że dotyczy jakiejś konkretnej jednostki, nie oznacza, że za chwilę więcej osób nie będzie miało z tym problemu, jeżeli problem rzeczywiście leży w środowisku. I tutaj płynnie przechodzę do kolejnego pytania, które się pojawiło. Jak pomóc pracownikowi, który zmaga się z wypaleniem? Mhm. To jest taki złożony temat i oczywiście zależy właśnie od okoliczności, od sytuacji, od środowiska pracy. Niemniej jednak, jeśli już to wypalenie ma miejsce i trzeba pomóc osobie wyjść z tego kryzysu, to tutaj tak naprawdę pomocne może być oczywiście z poziomu organizacji doraźnie przeformułowanie roli zawodowej pracownika i ilości zadań, też takie przyzwolenie na to, żeby pracownik, który jest wypalony, skorzystał ze zwolnienia lekarskiego i zrezygnował na chwilę, to mam na myśli, z pracy, czyli miał chwilową przerwę, ponieważ no to jest konieczne. Praca nad wypaleniem zaczyna się od odbudowania zasobów energetycznych, a tymczasem panuje takie przekonanie, że zwolnienie lekarskie, które jest powiązane z różnego typu zaburzeniami równowagi psychicznej, jest fanaberią, tak, czy sposobem ucieczki przed pracą, a zdecydowanie tak nie jest, więc też takie przyzwolenie, jasny sygnał wsparcia ze strony pracodawcy, że ten pracownik dostaje taką przestrzeń na chwilowe zaprzestanie aktywności zawodowej i koncentracji i przestrzeń na koncentrację, na odzyskanie sił. I oczywiście jeszcze takie wsparcie profesjonalne,
Coraz więcej firm też oferuje pracownikom możliwość konsultacji z psychologiem, interwentem, konsultantem kryzysowym i faktycznie takie wsparcie też profesjonalne obok wsparcia naturalnego jak najbardziej jest przydatne, ponieważ osoba, która jest wypalona zawodowo, funkcjonuje poznawczo w zupełnie inny sposób niż normalnie, to znaczy jej myślenie jest zawężone, to jest tak zwane myślenie tunelowe, które powoduje, że osoba nie jest w stanie znaleźć innych możliwości rozwiązania swojego problemu i potrzebuje wsparcia, żeby wspólnie te możliwości wyjścia z kryzysu wypracować, więc to w sytuacji, kiedy już mamy problem, natomiast oczywiście też można zapobiegać wypaleniu, również z poziomu, również, a może przede wszystkim, tak, z poziomu organizacji, więc myślę, że ta prewencja jest zdecydowanie ważniejsza i tak naprawdę też z punktu widzenia biznesowego generuje mniej kosztów. Właśnie Aleksandra na to zwróciła uwagę, czy środowisko może przyspieszyć ten proces wypalenia? W zasadzie odpowiedziałyśmy odwrotnie, może go zmniejszyć, jeżeli są dobrze przygotowane i świadome procedury, ale rzeczywiście, spróbujmy w ten sposób odpowiedzieć, czy przyspieszyć? Tak, zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałam, wypalenie jako sytuacja, która zdarza się jednostce, tak naprawdę dotyczy funkcjonowania firmy, jej kultury organizacyjnej i wartości, więc oczywiście jeśli osoba trafia do organizacji, która tą kulturę opiera na wartościach czysto ekonomicznych, nie kierując się takimi zwykłymi ogólnoludzkimi wartościami, to już jest pierwszy czynnik, który może wpłynąć na przyspieszenie procesu wypalenia, bo ten czynnik jest też bardzo mocno powiązany ze stylem zarządzania, który w danej firmie funkcjonuje. Mam tu na myśli zarówno taki styl menedżera, menedżerski, styl pracy lidera, jak również kwestię dotyczącą przydzielania zadań, organizacji pracy, więc taka kultura, gdzie menedżerowie patrzą na pracownika tylko przez pryzmat wyniku, brakuje im empatii, brakuje im kompetencji budowania zespołu, budowania poczucia przynależności, generowania pozytywnych emocji w zespole, dobrego klimatu, który opiera się na wsparciu, to właśnie jest jeden z czynników, który przyspiesza proces wypalenia. Z drugiej strony też kwestie dotyczące niesprawiedliwego podziału, jeśli chodzi o ilość obowiązków w pracy, kwestie przeciążania pracowników, to wszystko wynika tak naprawdę z kultury pracy w danej firmie, która jest reprezentowana po prostu przez osoby zarządzające w praktyce. Podobnie jest z kwestiami takimi dotyczącymi zasad pracy, tak zwana kultura nadgodzin, gdzie może być tak, że nikt wprost tego nie mówi, jednakże wszyscy odpisują na maile natychmiast, nawet jeśli są to wiadomości wysyłane o godzinie 22, bo widzą, że szef tak robi, także może to być też takie świadome bądź nie modelowanie niewłaściwych nawyków, które spowodują, że ten proces wypalenia w ogóle zaistnieje albo zaistnieje też szybciej. Więc tak, odpowiadając na to pytanie, szereg czynników środowiskowych związanych z miejscem pracy zdecydowanie może wywołać i przyspieszyć wypalenie. Nie ukrywam, że tak było u mnie. Pracowałam w bardzo różnych organizacjach, niemniej jednak kultura organizacji, do której w którymś momencie trafiłam, sprzyjała właśnie rozwojowi tego typu syndromów. Spróbujmy zdefiniować grupę osób, których wypalenie zawodowe dotyczy najbardziej, bo kiedyś mówiło się, że wypalenie zawodów związanych z niesieniem pomocy. Czy wciąż możemy mówić o określonych kategoriach pracowników, rodzajach pracy czy zawodach, które sprzyjają temu zjawisku? Czy dzisiaj sytuacja już wygląda inaczej?
Faktycznie takie pierwsze teorie dotyczące wypalenia zawodowego definiowały wypalenie jako wyczerpanie związane specyficznym kontaktem w miejscu pracy, kontaktem obciążającym emocjonalnie, więc faktycznie na początku uważano, że wypalenie dotyczy tylko tak zwanych zawodów pomocowych, tak? Czyli lekarz, pielęgniarz, ratownik, strażak, tak? Tego typu, gdzie niesiona jest pomoc i ten kontakt z ludźmi jest właśnie taki wyczerpujący emocjonalnie. Natomiast na dzień dzisiejszy uważa się, że to jest zjawisko, które może dotyczyć każdego z nas, niezależnie jaki zawód wykonujemy. Tej definicji, na którą się na początku powoływałyśmy z międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, nie ma tam wskazania dotyczącego źródła tego stresu. Jest wskazane, że jest to po prostu stres zawodowy, więc nie ma zawężenia do jakichś specyficznych zawodów, aczkolwiek w praktyce to, co ja obserwuję, to, co wynika z moich doświadczeń, to faktycznie kontakt z ludźmi jest bardzo mocno wyczerpujący, inni ludzie mogą pożerać wręcz naszą energię, więc te zawody, które są oparte na intensywnym kontakcie z ludźmi, faktycznie reprezentanci tych zawodów są w większym stopniu narażeni na wypalenie, natomiast nie musi to być relacja o takim charakterze pomocowym, to równie dobrze mogą być zawody związane ze sprzedażą, z uczeniem innych, stanowiska menedżerskie, czy też po prostu osoby, które mają bardzo intensywny kontakt z ludźmi i na co dzień ta praca jest to ten kontakt ze współpracownikami czy partnerami biznesowymi prawie że w pełni oparta. Także to jeśli chodzi o specyfikę zawodów, natomiast jeśli chodzi o charakterystykę osoby, która może się wypalić szybciej niż inne, no to tutaj tak jak powiedziałam, wypalenie zaczyna się od dużego zaangażowania, więc to nie są pracownicy, którzy rozpoczynają pracę z nastawieniem takim, że będą wykonywać niezbędne minimum. To są osoby, które mają ten poziom motywacji i zaangażowania w pracę bardzo wysoki, więc to są bardzo wartościowi pracownicy. Zdarza się, że są to osoby, które mają tendencję do perfekcjonizmu, który dodatkowo sprawia, że obciążają się pracą, bo cały czas coś potrzebują ulepszyć, udoskonalić, poprawić i ta praca zdaje się nie mieć końca, bo zawsze się znajdzie jakiś przecinek do wstawienia, więc to jest taki drugi czynnik, który przychodzi mi do głowy. No i też są to na pewno osoby, które nie zachowują z różnych przyczyn, być może nie mają takich kompetencji, nie zachowują tego zdrowego balansu, czyli osoby, które nie zarządzają efektywnie swoją energią, nie mają takich zdrowych nawyków, jeśli chodzi o regenerację, o zarządzanie stresem. Więc taka może być charakterystyka tych osób. A częściej temat dotyczy kobiet czy mężczyzn? Nie ma reguły. Tak naprawdę wypalenie może dotykać osoby obu płci. Natomiast faktem jest, że są takie zawody, gdzie odsetek pracujących kobiet, tak, w danym zawodzie, chociażby nauczyciel, tak, jest zdecydowanie większy. Stąd też możemy mieć takie wrażenie, że na przykład kobiety, tak, są bardziej narażone na wypalenie, aczkolwiek patrząc na populację ogólną, to nie ma takich różnic. Pan Krystian zadaje takie pytanie. Witam wszystkich, my również witamy. Jak rozpoznać wypalenie u pracownika? I to jest o tyle ciekawe pytanie, że ono pokazuje, myślę tutaj, domyślam się, perspektywę menadżera, czyli osoby zarządzającej innymi ludźmi, zespołami ludzkimi, bo mówiłyśmy o tym, jak rozpoznać wypalenie u siebie. No ale właśnie, jak rozpoznać wypalenie u swojego pracownika? Mhm. Generalnie pierwsza kwestia to kwestia dużej takiej atencji, uważności.
to jest wyzwaniem, zwłaszcza teraz, kiedy część z nas pracuje zdalnie, więc ten kontakt z przełożonym, przełożony z pracownikiem ma czasem ograniczony. Niemniej jednak taka uważność, którą ja rozumiem jako faktyczne bycie razem z pracownikiem, czyli jeśli prowadzimy spotkanie z pracownikiem, to poświęcamy mu czas i uwagę, nie robiąc jednocześnie pięciu innych rzeczy, jak to się czasami zdarza. Więc taka uważność, która nam pozwoli w ogóle zauważyć, że może coś się niepokojącego dzieje, to są na pewno też takie wskaźniki jak zwiększona ilość nieobecności, częstsze właśnie zwolnienia lekarskie, to niekoniecznie muszą być związane bezpośrednio z syndromem wypalenia, ale jest szereg właśnie chorób psychosomatycznych, które właśnie występują równolegle, bo ich podłoże jest między innymi takie stresowe, więc na pewno to. I na pewno też ten czynnik związany ze zmianą, tak? Jeśli mamy w zespole pracownika, który pierwotnie w momencie, kiedy go zatrudnialiśmy, był pełen entuzjazmu, energii i był gotowy podejmować różne wyzwania zawodowe, teraz wycofuje się, nie zgłasza się już do kolejnych projektów, to też powinien być sygnał dla menedżera, że może się coś niedobrego dziać, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej osoby. Skoro wypalenie zawodowe to też obniżona jakość i tempo pracy, to są kolejne wskaźniki, które może zaobserwować menadżer. I wreszcie kontakty międzyludzkie, to, że pracownik jest opryskliwy, krytyczny, nadmiernie krytyczny wobec innych, to, że właśnie zmienił się, jeśli chodzi o jego stosunek do pracy, do zespołu, nie zawsze oznacza, że tej pracy i pracowników, współpracowników nie szanuje, to może być też po prostu objaw postępującego wypalenia. Ta uważność, prawda, jest ważna i obserwacja, tak, ale także życzliwość, takie zwykłe ludzkie zrozumienie i próba empatii, bo jeżeli widzimy rzeczywiście pracownika w dłuższym okresie czasu i znamy go zupełnie innego reagowania na zadania, także na kontakty międzyludzkie i nagle okazuje się, że mamy do czynienia tak naprawdę z inną osobą, to coś się musiało wydarzyć. Warto się temu przyjrzeć i nie reagować od razu krytycznie albo jeszcze większą presją, co też się zdarza, prawda? Tak, prawda. Natomiast czasem rozmowa, no i właśnie, co dalej? Czy jedna rozmowa wystarczy? Tak, a propos jeszcze tego modelu pracy, to faktycznie takie uważne, ale też empatyczne przywództwo rozumiane jako też służba pracownikowi, służba innym ludziom, gdzie faktycznie menadżer nie tylko jest uważny, ale też jest empatyczny i przede wszystkim jest wsparciem. Myślę sobie, że jest też doskonałą prewencją, nie tylko reakcją, ale wręcz właśnie czynnikiem, który będzie zapobiegał wypaleniu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tego, co dalej, tak, to tak jak już rozmawiałyśmy, to wszystko jest też kwestią indywidualną i zależy, na którym etapie wypalenia jest pracownik, na ile te zaburzenia uniemożliwiają mu codzienne funkcjonowanie, bo jeśli proces wypalenia jest szybko zdiagnozowany, to tak naprawdę wystarczy regeneracja sił i edukowanie i wdrożenie zdrowych nawyków. Natomiast jeśli proces jest ten zaawansowany na tyle, że jest to pełnoobjawowe wypalenie i te zaburzenia są już właśnie na różnych poziomach, jeśli chodzi o emocje i sposób myślenia i zdrowie takie somatyczne, no to wtedy konieczna jest nawet kilkumiesięczna przerwa od pracy, mam tu na myśli tak zwolnienie lekarskie, żeby odbudować te zasoby energetyczne i wrócić ewentualnie do tego miejsca pracy.
I chyba też niezwykle istotny jest ten work-life balance w tym wszystkim, znalezienie przestrzeni prywatnej. Bo tutaj mam wrażenie i przechodzę też do kolejnego pytania związanego w ogóle z pracą zdalną, z którą od miesięcy wiele osób ma do czynienia. Czy ona może sprzyjać pojawieniu się wypalenia? I tak patrząc nawet na to, co się dzieje dookoła, często słyszę, że ludzie mają kłopot z oddzieleniem pracy od tego momentu, kiedy jest już czas wolny. Te sfery zaczęły się ze sobą przenikać, co domyślam się, że może być czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się wypalenia zawodowego. Tak, work-life balance to faktycznie jeden z tych czynników właśnie zdrowych nawyków i higieny. Natomiast faktycznie moje obserwacje są takie, że patrząc na przyczyny, na czynniki sprzyjające wypaleniu, praca, model, w którym funkcjonujemy, czyli model niejako przymusowej pracy zdalnej od pewnego czasu, związanej z pandemią, może to ryzyko zwiększać. I tutaj tak naprawdę faktycznie chodzi o to, że zacierają się te granice i nie każdy te granice potrafi postawić, jeśli chodzi o godziny pracy, o zaangażowanie w pracę. Na to się nakładają też inne czynniki typowe dla pracy zdalnej w pandemii, czyli na przykład bardzo różne ciągłe zmiany, tak, bo sytuacja zewnętrzna jest dynamiczna, a dostosowywanie się do zmian pochłania kolejną energię, tak, wyczerpuje. Też zdarzają się zapewne takie sytuacje u niektórych pracodawców, że częściej niż wcześniej pracownicy w związku z izolacjami, kwarantannami bywają nieobecni, więc siłą rzeczy inne osoby przejmują ich obowiązki, więc ten czas pracy się wydłuża. Poza tym jest to praca świadczona w zupełnie innych okolicznościach, w innym środowisku, więc nawet ta sama ilość pracy będzie bardziej wyczerpująca, bo żeby się skupić w mieszkaniu, w którym jest kot, pies, babcia, dziadek i dzieci, naprawdę trzeba tej energii dużo więcej zainwestować, więc to wszystko razem faktycznie bardzo mocno wyczerpuje. A dodatkowo pracy zdalnej towarzyszy też zmiana sposobu komunikacji, relacji w zespole, więc łatwiej też o taki dystans, który właśnie będzie sprzyjał wypaleniu, bo komunikacja opiera się na komunikacji zdalnej, tak? Czasami pewnie w niektórych przypadkach jest to komunikacja bardziej jednostronna, tak, ze strony menedżera w formie maili, co też nie buduje relacji, nie buduje poczucia przynależności, nie pozwala też doświadczać wartości firmowych, kultury organizacyjnej danej firmy, a to wszystko zwiększa ryzyko wypalenia, więc całokształt pracy, przymusowej pracy w trybie zdalnym w domu faktycznie dokłada swoją cegiełkę. Mamy stan wyjątkowy, można powiedzieć, jeśli chodzi o czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu, bo na to, co normalnie to wypalenie tworzyło, to jeszcze dokładają się te wszystkie dodatkowe, bardzo stresujące czynniki związane z pracą zdalną, więc nawet osoby, których wypalenie zawodowe nie dotyczyło wcześniej, w tej chwili mogą już odczuwać pierwsze jego syndromy, prawda? Dokładnie tak. Jeśli chodzi o moment, w którym jesteśmy, to po pierwsze może być tak, że osoby, które wcześniej już były w procesie wypalenia, ten proces jest przyspieszony przez te dodatkowe czynniki, ale może też być tak, że osoby, które wcześniej funkcjonowały w swojej normie, w równowadze psychicznej, tę równowagę straciły, bo obciążenie związane właśnie z czynnikami związanymi z pracą zdalną jest w ich poczuciu za duże, wyczerpuje ich energię. Trwa live, zrozum, poczuj, działaj. Mamy ostatnie minuty naszej rozmowy z panią Eweliną, więc jeżeli coś was interesuje, to zachęcam do zadawania pytań. Udało nam się przejść przez listę tych, które tutaj były. To są niezwykle ważne tematy. Jak słyszycie, nie tylko wypalenie zawodowe dotyczy tych, którzy wcześniej byli w normie,
a teraz w związku z pracą zdalną mają tych czynników więcej, ale tak naprawdę jest to zjawisko absolutnie powszechne, na co zwróciło uwagę WHO, wpisując wypalenie zawodowe do międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. Pani Ewelino, a jak rozróżnić wypalenie zawodowe od po prostu przewlekłego stresu? Jeśli chodzi o przewlekły stres, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy są pewne trudności, aczkolwiek z naszej perspektywy my sobie z tymi trudnościami jakoś radzimy. Tak jak powiedziałam, jakoś to znaczy, że mogą się pojawić takie konstruktywne metody radzenia sobie, jak również nieadaptacyjne, typu uzależnienia. Różnego typu sięganie po różnego typu używki, żeby znieczulić się czy uciec od trudnych emocji, bądź podnieść swój poziom energii. Natomiast o wypaleniu, wypalenie jest kryzysem, więc mówimy o nim o momencie, kiedy te zasoby są wyczerpane, kiedy osoba ma takie poczucie, że nie jest w stanie już sobie samodzielnie radzić z sytuacją w miejscu pracy, jak to się mówi potocznie, kiedy ma dość. To mogą być też takie momenty, kiedy dzieje się coś, co stawia tak zwaną kropkę nad i, tak, czy przelewa czarę goryczy, czyli występuje tak zwany czynnik spustowy, który właśnie powoduje, że osoba mówi, że dość, nie radzę sobie, potrzebuję pomocy, nie chcę tak żyć, tak dłużej nie wytrzymam. Wówczas faktycznie tak nie potrafi taka osoba rozwiązać już samodzielnie tej sytuacji, więc jest w kryzysie. I jeśli chodzi o kryzys, no to my mówimy tutaj o znaczącym właśnie zaburzeniu funkcjonowania i o takim pełnoobjawowym wypaleniu, tak, kiedy faktycznie i procesy poznawcze, i emocje, i jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania naszego zdrowia somatycznego, to wszystko jest zaburzone. I wtedy nie wpływa to tylko na sferę zawodową, ale również na naszą prywatną, bo to jest taki kryzys, który bardzo mocno rozprzestrzenia się po wszystkich sferach naszego życia. Tak, generalnie wypalenie jest kryzysem typowo związanym z funkcjonowaniem zawodowym, no ale to jest naturalne, że kryzys w jednej sferze życia wpływa na inne sfery życia, nie jesteśmy odizolowani, oddzieleni, jeśli chodzi o pracę i życie prywatne, więc faktycznie tak jest, że to wypalenie no przekłada się też na różnego typu wyzwania, trudności w życiu osobistym. Co więcej, może wywołać też inny kryzys zawodowy, może wywołać na przykład kryzys związany z utratą pracy, bo może się zdarzyć tak, że w niesprzyjającym środowisku pracy menadżer błędnie zdiagnozuje sytuację, czyli przypisze pewne zachowania cechą pracownika i rozwiąże na przykład z nim umowę, zamiast wesprzeć pracownika w wyjściu z kryzysu, w związku z czym na to się nałoży na przykład kryzys związany z utratą pracy i bezrobociem. Albo w drugą stronę, tak, osoba będzie tak wyczerpana energetycznie, że po prostu zdecyduje się w trybie pilnym pod wpływem impulsu czy tego właśnie czynnika spustowego, zdecyduje się odejść, co w dłuższej perspektywie no też spowoduje, że zostaje czasowo być może bez środków do życia i to będzie kolejny kryzys, więc faktycznie to się może nakręcić i objąć całe nasze życie i wtedy będziemy mieć do czynienia właśnie z różnymi też innymi wyzwaniami. A czy wypalenie zawodowe może doprowadzić do depresji? Tak. Generalnie jest tak, że długotrwały stres może doprowadzić do wypalenia, a właśnie wypalenie, jeśli nie nastąpi interwencja i rozwiązanie kryzysu, wyjście z kryzysu, może doprowadzić do różnych chorób i zaburzeń. I jedną z możliwych konsekwencji wypalenia są zaburzenia właśnie depresyjne,
ale też wypalenie może doprowadzić do innego typu trudności i chorób, między innymi, tak, do całego tego spektrum chorób psychosomatycznych, czy też chociażby do problemu uzależnienia. Warto zatem zadbać o ten temat, zdiagnozować go i poddać się leczeniu. Wiemy już, że wypalenie zawodowe jest chorobą, nie jest tylko syndromem czy popularną nazwą na określenie zmęczenia, czy tak jak tutaj była propozycja znudzenia chociażby pracą. Jest to choroba wpisana przez WHO do międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. To ostatnie pytanie, Pani Ewelino. Zakładając, że już zrobiliśmy sobie przerwę, urlop, być może nawet kilkutygodniowy czy kilkumiesięczny, jak Pani mówiła, przez ten czas odbudowywaliśmy nasze zasoby energetyczne, być może poddaliśmy się również terapii i mieliśmy spotkania i konsultacje z psychologiem czy z psychoterapeutą. Kiedy wiemy, że to jest już ten moment, że możemy wrócić do pracy? Za chwilę odpowiem na Pani pytanie, ale jeszcze uzupełnię, jeśli chodzi o klasyfikację, o której mówimy. Jest to właśnie klasyfikacja chorób, jak również problemów zdrowotnych. I na ten moment, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, ono pojawi się, wejdzie w życie od przyszłego roku jako syndrom zawodowy. To oznacza, że na ten moment jeszcze nie zostało uznane za chorobę w takim klasycznym rozumieniu, aczkolwiek ma już nadany kod, więc być może ten proces będzie następował. Niemniej jednak na tu i teraz jest to syndrom, czyli czynnik, który wpływa na zdrowie i który może bezpośrednio powodować konieczność leczenia. Więc tak jest to, tak precyzując, na ten moment zdefiniowane, natomiast no to jest taki krok pośredni, tak się domyślam, zwłaszcza, że to jest problem powszechny i poważny, w związku z tym pewnie te zmiany będą również w tej klasyfikacji następować. A odpowiadając, czas dosyć trwa, oni mówią o 1 stycznia 2022 roku, wtedy to ma być rzeczywiście oficjalnie wpisane, natomiast już ma nadany kod, co wiemy, że z pewnością się wydarzy, ze 100% gwarancją w przyszłym roku będziemy mogli mówić o tym jako o chorobie. Niemniej jednak wiemy już, że problem jest poważny i należy go traktować jako chorobę. Jasne, dokładnie tak. Jeśli chodzi natomiast o ten proces zdrowienia, to jest tak, że tak jak powiedziałam, my jako ludzie mamy taką samą świadomość i też wiemy, kiedy jesteśmy w normie, tak? Więc będąc osobą wypaloną, pamiętamy, jak funkcjonowaliśmy, jak czuliśmy się na poziomie energetycznym, na poziomie emocjonalnym wcześniej, więc jesteśmy w stanie się odnosić do takiej naszej charakterystycznej dla nas normy, jeśli chodzi o nasze zachowanie, nasze funkcjonowanie, nasze samopoczucie. I na pewno to jest takim wyznacznikiem, że my po prostu poczujemy, że znowu jesteśmy sobą, to po pierwsze. Po drugie, ważne jest też to, że my wracamy w ramach tego procesu odbudowywania zasobów, wracamy też do takiej pełnej sprawności poznawczej, czyli na przykład znowu jesteśmy w stanie uczyć się, zapamiętywać, nie sprawia nam problemów skupianie uwagi. Ja na przykład w fazie wypalenia czytałam książkę i nie pamiętałam, chwilę później, kiedy ją skończyłam, nie pamiętałam, o czym ona była, tak? I w miarę tego procesu zdrowienia byłam w stanie dostrzec bardzo łatwo jakościowe różnice, chociażby bazując na takim wskaźniku. Więc myślę, że taka uważność względem swojego zdrowia
świadomość tych symptomów i tego, że w ramach procesu zdrowienia powinniśmy wracać do naszej normy, czyli taka uważna samoobserwacja, na pewno jest bardzo ważna, żeby stwierdzić, czy to jest już moment, kiedy możemy wrócić do pracy i poradzić sobie z kolejnymi wyzwaniami. Bardzo często też, jeśli się osoba decyduje na profesjonalne wsparcie, czyli na spotkania z psychologiem, konsultantem, coachem, czy też na psychoterapię, to też jest w takim procesie zmiany wewnętrznej, gdzie po tym etapie odbudowania zasobów ma energię do tego, żeby zmienić swoje życie, żeby zmienić swoje priorytety, żeby podjąć decyzję, że chce dalej działać zgodnie ze swoim systemem wartości. Więc taki moment, kiedy poczuje się moc do zmiany, poczuje się na siłach do tego, żeby zaplanować i wdrożyć taką zmianę, no to jest moment, kiedy można wracać do aktywności zawodowej. Niemniej jednak bardzo ważne jest, żeby tego procesu nie przyspieszać. Ja też się mogę podzielić swoim doświadczeniem, że ja jako osoba mało cierpliwa chciałam wracać do pracy po 2 tygodniach. I weszłam w polemikę z lekarzem, tak, który właśnie bardzo kategorycznie powiedział, że to odbudowywanie zasobów trwa nie 2 tygodnie, ale 2 miesiące lub dłużej, tak? Natomiast powiedziała ta osoba wówczas bardzo ważne zdanie: proszę mi zaufać. I komuś trzeba zaufać, więc zawsze warto też zaufać specjaliście, którzy też patrzy na tą sytuację nie tylko profesjonalnie, mając wiedzę merytoryczną, ale też patrzy na nią z dystansu, tak? Nie jest w tym procesie, w którym my jesteśmy, i nasze spojrzenie, nasza perspektywa jest bardzo mocno zawężona i ograniczona do negatywnych scenariuszy, negatywnych wizji i trudnych, nieprzyjemnych emocji. A kiedy już wróciła Pani do pracy, czy ta praca dawała taką satysfakcję jak wcześniej? Czy możemy mówić o tym, że rzeczywiście nasz system baterii energetycznych jest w stanie w pełni się zregenerować, a my odzyskać radość z naszej pracy, no i też z życia? Tak, zdecydowanie tak, jeśli mowa o aktywności zawodowej, bo ja akurat zdecydowałam się nie wracać do miejsca pracy, w którym spędziłam wcześniejszych kilka lat, z uwagi na to, że miałam taką świadomość, że to środowisko pracy jest na tyle niesprzyjające, że nawet rozwój jakichkolwiek umiejętności, dobrych nawyków nie będzie wystarczający, żeby nie wpaść w tą pułapkę po raz drugi, to po pierwsze. To było też takie środowisko niewsprzyjające, jeśli chodzi o kulturę zarządzania, więc również nie miałam wsparcia ze strony przełożonego, więc zdecydowałam się na zmianę i mam nadzieję, że to po mnie widać, że ten poziom energii jest, że jest radość. Ja zmieniłam zupełnie swoje priorytety, zdecydowałam się między innymi robić coś tak naprawdę wartościowego, czyli pomagać innym ludziom, więc faktycznie oparłam się nie na tych wartościach ekonomicznych, ale ogólnoludzkich. Postanowiłam też wykorzystywać swoje właśnie osobiste doświadczenie, bo dzięki temu lepiej, jeszcze jest mi lepiej zrozumieć, tak, innych ludzi, ale też nadać sens tej historii, która mi się przydarzyła. Więc ja zdecydowałam się na totalną zmianę, ale dzięki temu żyję pełniej, żyję uważniej, żyję spokojniej, no i faktycznie, tak, żyję bardziej radośnie, szczęśliwie, więc jak to mówią, nie ma tego złego i również z kryzysu można nie tylko wyjść, ale też można się dzięki kryzysowi rozwinąć. Może nie dzięki samemu doświadczeniu kryzysu, ale dzięki temu, że wychodząc z kryzysu,
przy wsparciu, czy naturalnym, czy profesjonalnym, my uruchamiamy swoje wszystkie zasoby, ale też nabywamy nowe kompetencje, nabywamy nowe umiejętności, układamy sobie wiele rzeczy w głowie na nowo, zupełnie inaczej i to jest rozwój, więc nad tym też można pracować, ja zresztą tak działam w ramach takiej pozytywnej interwencji, żeby też te trudne doświadczenia przekształcać w coś, co w naszej historii życia też ma sens. Pani Ewelino, widać, tutaj zacytuję też panią Kasię, która również potwierdza i pewnie nie tylko ona, absolutnie widać. Serdecznie dziękujemy za tą rozmowę, przepiękna puenta na koniec. Myślę, że dająca do myślenia, ale też dodająca nam wszystkim po prostu odwagi, aby tematowi się przyjrzeć, rozmawiać o nim, jeżeli trzeba, zrobić sobie przerwę i odbudować swoje zasoby energetyczne. Dziękuję za tą puentę i za niezwykłą inspirację, jaką pani jest, ale również za informacje, którymi dzisiaj się pani z nami podzieliła. Dziękuję za tego live'a. Pani Ewelina Supińska, psycholog i konsultant kryzysowy, była naszym gościem. Również bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że tego typu kampanie są realizowane, gdyż zdecydowanie warto zadbać o siebie, warto też zadbać o kulturę organizacyjną, jeśli ma się bezpośredni bądź pośredni wpływ, a mamy taki wpływ wszyscy, więc myślę, że warto o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać dalej, bo już dziś serdecznie zapraszam na kolejną rozmowę za tydzień, bo 19 maja, proszę wpiszcie sobie do kalendarza, naszym gościem będzie Dorota Minta, jedna z najbardziej znanych i aktywnych polskich psychologów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii dzieci, ale również dorosłych. Porozmawiamy o budowaniu zdrowych relacji w miejscu pracy oraz o tym, jak kształtować miejsce pracy bez tabu związanego z problemami natury psychicznej. W rozmowie znajdą się też wskazówki zarówno dla pracowników, jak i menadżerów i liderów zarządzających pracą zespołową. 19 maja. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że Was również zainspirował. Jeżeli nie udało Wam się zobaczyć live'a od samego początku, to pamiętajcie, że wszystkie są archiwizowane u nas na stronie Facebook, ale również na naszej stronie Zrozum, Poczuj, Działaj będziecie mogli zajrzeć sobie do cennych artykułów, cennych webinarów, a także linki do live'ów tam będą zamieszczane. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia już wkrótce.